A dzisiaj chciałabym porozmawiać trochę o tym, jak film wykorzystywać do tego, żeby w pewien sposób wspierać, ale też edukować na temat różnych zagadnień związanych z tymi psychologicznymi aspektami rozwoju waszych uczniów i tego, co gdzieś tam się dzieje i towarzyszy pewnie też temu okresowi dojrzewania, okresowi, że tak powiem, burzy i naporu i tego wszystkiego, co dzieje się w młodych ludziach i z czym oni nie zawsze sobie tak łatwo radzą. I chciałabym, żebyśmy właśnie porozmawiali chwilę o tym, jaki jest w ogóle cel i sens filmoterapii i z czym to się je. Opowiem też Państwu o projektach, które zrealizowałam, zrealizowaliśmy jako dom filmowy, który jest też partnerem tego projektu Filmowe Myśli Kinolekcje. Podzielę się doświadczeniami związanymi z realizacją jednego z tych projektów. Chciałabym też zostawić Państwa z pewnymi propozycjami filmowymi i też takimi odnośnikami, gdzie tych filmów szukać, gdzie szukać też materiałów dodatkowych. Sporo mówiłam o tym też w zeszłym tygodniu, ale myślę, że dzisiaj też przypomnę tym, którzy byli, a tym, których nie było, podpowiem, gdzie różnych filmów i materiałów można poszukać. I chciałabym, żebyśmy też gdzieś tam w toku tego, właśnie chciałam powiedzieć, znowu rozmowy, ale no powiedzmy rozmowy, też wspomnieli o teorii, praktyce i o tym, jak film można wykorzystywać w tych dwóch aspektach, właśnie w celem też wspierania młodych ludzi. Ja nazywam się Paulina Pol i od wielu lat, od już będzie w tym roku 8-9, zajmuję się edukacją filmową. Jestem absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii dzieci i młodzieży na Sopockim SWPS-ie, wkrótce też psychologii społecznej, więc rzeczywiście te aspekty filmowe, kulturalne, kulturowe to jest coś, co absolutnie mnie pasjonuje i tak było od zawsze, a staram się też właśnie pogłębiać cały czas swoją wiedzę na temat tych psychologicznych aspektów właśnie też i filmu i edukacji, bo wydaje mi się, że dzięki właśnie zazębieniu trochę tych różnych wątków można uzyskać naprawdę ciekawe efekty w pracy z młodymi ludźmi, bo tym przede wszystkim się zajmuję. Uczę młodych, jak mądrze oglądać, ale też jak tworzyć filmy. I wspólnie z moim serdecznym przyjacielem Kryspinem Prutą powołaliśmy do życia w Gdyni takie jeszcze miejsce, to za dużo powiedziane. Właśnie staramy się o to, żeby mieć to stałe miejsce, ale taką inicjatywę, która w tej chwili współpracuje z wieloma gdyńskimi szkołami, która nazywa się Dom Filmowy. Realizujemy warsztaty realizacji filmów, pokazy filmowe, które są skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale czasami też do dorosłych, czy właśnie tak jak dzisiaj się spotykamy, też mamy taką ambicję, żeby też być takim wsparciem dla nauczycieli, dla rodziców, dla dorosłych pracujących z młodzieżą w tym, jak ten film można fajnie w pracy i gdzieś na co dzień wykorzystywać. Bo to, co przyświeca nam jako domowi filmowemu, jest to, żeby młodzi ludzie mogli dzięki temu, że biorą do ręki kamery, uczą się warsztatu filmowego, mogli tak naprawdę przede wszystkim opowiadać swoje własne historie, żeby ich głos wybrzmiewał z pełną mocą, bo mam wrażenie, że nie zawsze mają wokół siebie ludzi gotowych wysłuchać ten głos, więc jesteśmy organizacją pozarządową i dzięki temu możemy realizować nasze główne cele, takie jak właśnie to tworzenie filmów, spotkanie i możliwość fantastycznej wymiany między młodymi ludźmi, a naszym zadaniem, myślę, dorosłych edukatorów jest to, żeby ich w tej ich drodze i odnajdywaniu własnego potencjału
potencjału wspierać. W naszym zespole znajdują się fantastyczne osoby, kulturoznawcy, filmowcy, nauczyciele. Zresztą wiem, że właśnie dzisiaj jest tutaj z nami jedna z tych osób, o której jeszcze dzisiaj wspomnę na pewno przy okazji tego, co powiem o jednym z projektów, który realizowaliśmy wspólnie, więc mamy to szczęście, że możemy rzeczywiście działać. Czekamy teraz na powrót młodzieży do jakiegoś takiego regularnego, trochę szkolnego, trochę pozaszkolnego życia, żeby móc znowu wrócić do realizacji warsztatów i wspólnie działać. Właśnie gdzieś na pograniczu, myślę, i filmu, ale też właśnie takiego działania, które ma wspierać rozwój tych kompetencji miękkich, kompetencji społecznych, wzmacniać też psychologicznie młodych ludzi. I to dzisiejsze nasze spotkanie zatytułowałam może troszkę na wyrost filmoterapia, bo rzeczywiście myślę, że to słowo zawiera w sobie trochę to, o co chodzi w wykorzystaniu kina jako takiego narzędzia do właśnie wspierania w tym zakresie psychologicznym, psychicznym. Natomiast rzeczywiście trzeba podkreślić, że to pojęcie jest o tyle trudne, że zawiera w sobie dosyć dużo definicji, bo w takiej definicji psychologicznej i w tym, jak pracują terapeuci, rzeczywiście ta filmoterapia ma taką metodologię pracy właśnie przez terapeutów, przez psychologów przy wykorzystaniu filmu, oglądanie filmów, przepracowywanie różnych wątków w trakcie spotkań terapeutycznych. I absolutnie chciałabym podkreślić, że ani ja nie jestem terapeutką, ani też nie zachęcam Państwa w żadnym wypadku, o ile nie macie do tego kwalifikacji i wykształcenia, żeby w terapeutów się bawić, bo to może przynieść więcej szkody niż pożytku. Natomiast myślę, że możemy potraktować to słowo filmoterapia trochę tak, jak ono funkcjonuje w wielu wymiarach, w takim trochę bardziej luźnym sensie, bo rzeczywiście możecie Państwo natrafić na takie stwierdzenie przy okazji różnego rodzaju pokazów filmowych. Istnieją strony internetowe, które też proponują różne psychologiczne filmy, właśnie gdzieś tam nazywając to filmoterapią. I tu chcę podkreślić, że właśnie oddzielamy te filmoterapię czy kinoterapię w takim sensie pracy właśnie psychoterapeutów od tego, o czym my dzisiaj powiemy i o czym zajmują się edukatorzy filmowi, nauczyciele i właśnie bardziej gdzieś tam w kategorii tej animacji kultury filmowej, na czym mi gdzieś tam bardziej zależy i na czym myślę, że każdy, kto ogląda, kto kocha kino, kto ma ochotę je poznać, będzie w stanie właśnie skorzystać z dobrodziejstwa filmu do tego, żeby po prostu wspierać. I to, co chyba jest najważniejsze, to, że właśnie poprzez oglądanie filmu, chyba jak żadnej innej sztuki, bo czy weźmiemy literaturę, czy różne inne rodzaje właśnie sztuki, chyba tylko film pozwala na taką wierność odtwarzania świata. I to przez to, że operuje na tak wielu poziomach naszego doznania zmysłowego. Myślę, że właśnie dlatego stanowi taki trochę wyjątek z tej arteterapii i jest troszkę czymś więcej niż z pozoru może się wydawać, bo przede wszystkim pozwala na to, żeby przeżywać głębokie emocje na takim indywidualnym poziomie i w trakcie oglądania filmu jest niejako takim trochę lustrem, przez które my jako widzowie możemy się przejrzeć, przed którym możemy się przejrzeć i pozwala nam to na pewien wgląd w siebie i w to, co czujemy w trakcie oglądania. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, że chyba
No, oczywiście to jest bardzo indywidualne, ale nie wiem, czy muzyka, czy sztuki plastyczne są w stanie aż tak mocno poruszyć nasze emocje, jak właśnie film. I myślę, że to jest właśnie tą jego ogromną siłą i taką mocą, która wpływa też na zmianę naszego nastroju, na zmianę naszego postrzegania świata, na zmianę też światopoglądu. I to jest ta jedna rzecz związana z tą taką funkcją psychologiczną filmu. A druga, myślę, która jest ważna, że film w kontekście właśnie takiego narzędzia wsparcia i wzmocnienia jest po prostu świetnym punktem do wyjścia rozmowy, do skonfrontowania się trochę z różnymi wątkami, do tego, żeby porozmawiać na jakiś temat z osobami, które mają inny punkt widzenia, a może mają ten sam, ale warto wtedy podrążyć. Pani Mirka pisze, że muzyka jest bardzo poruszająca. To prawda, ja też myślę, że to jest bardzo podobne i bliskie, ale nadal działa nam na tylko jeden ze zmysłów, podczas gdy film rzeczywiście zajmuje nasze, że tak powiem, oczy, uszy i właśnie dociera gdzieś tam do głębi i w tym widzę też jego taką właśnie dodatkową wartość. I w trakcie oglądania filmu to, co się dzieje w widzu, to właśnie to takie projektowanie myśli i emocji na ekran. To, co powiedziałam, kino staje się lustrem, które pozwala nam na taką bezpieczną konfrontację z emocjami, bo nadal mamy poczucie, oczywiście jeżeli jakby mamy takie zdolności poznawcze w normie, że to jest takie bezpieczne spotkanie z tymi emocjami, tak? Że siedząc w fotelu kinowym, siedząc w domu przed telewizorem, przed komputerem, my doświadczamy tych emocji, które są na ekranie, ale w bardzo bezpieczny sposób. Co pozwala nam na to, żeby właśnie z jednej strony wejść w to, a z drugiej strony pozostawać w takim zdrowym dystansie. I to, co myślę, że tutaj jest szczególnie ważne i jest takim mechanizmem, na który zwracają uwagę i psychologowie, ale i też właśnie filmoznawcy, to, że film pozwala, i to jest taki najprostszy mechanizm, na to, żeby identyfikować się z głównym bohaterem. I bardzo często myślę, że w rozmowie, zwłaszcza chyba z młodzieżą, ten poziom identyfikacji jest bardzo silny i gdzieś nawet podświadomie myślę, że szukamy w kinie, w serialach, w tym, co oglądamy, naszych własnych reprezentantów. Szukamy takich bohaterów, którzy podobnie widzą świat, podobnie odczuwają emocje. Tak właśnie dużo mówi się o reprezentacji w kinie pewnych grup, czasami właśnie też grup mniejszości. Mamy taką naturalną potrzebę szukania tych punktów wspólnych z bohaterami filmów i to jest jeden z celów trochę takich właśnie psychologicznych oglądania przez nas filmów, przez widzów. Drugie to jest też taka potrzeba właśnie przeżywania katarzis. Kto z Państwa nie lubi czasami po prostu unurzać się w jakimś, tak, zwłaszcza myślę, że polskie kino dostarcza nam bardzo często tego poczucia katarzis i dojścia do jakichś takich emocji, czasami trudnych, ale właśnie przez to bardzo mocno oczyszczających i dostarczanie nam emocji i wyciskanie łez też może być taką funkcją kina, która bardzo ciekawie może nam pokazać trochę coś o nas samych, a jeżeli postawimy się w roli edukatorów, to też o naszych podopiecznych, bo znalezienie tych punktów, które właśnie w kinie jakby pokazują, znalezienie momentów, które dają ten efekt katarzis, myślę, że też wiele mówi na temat oglądającego. No a
trzecie, wydaje mi się, że właśnie to jest ten kolejny krok, czyli teraz przełożenie tych emocji, identyfikacji z bohaterem na to, co dzieje się w naszym życiu i możliwość weryfikacji, czy to, co odczuwają główni bohaterowie, czy to, jakie wydarzenia im się przytrafiają, możemy przełożyć na własne życie i jak silna jest ta metafora i też w jaki sposób wykorzystać ją właśnie też w rozmowie z uczniami, bo to, co dla mnie też myślę, że w tym wszystkim i do czego chciałabym zachęcić, to właśnie ta rozmowa po filmie, że to jest myślę clue wszystkiego, zwłaszcza jeżeli mówimy o filmach, które poruszają trudniejsze tematy, które właśnie wymagają trochę tego wejścia w trudne emocje, czasami ukryte emocje i trochę obrobienie właśnie gdzieś tam tych emocji, które towarzyszą i poszukanie tego, jak one wpływają na nasze życie. Myślę, że często młodzi ludzie oglądają filmy trudne, na które nie są czasami dobrze przygotowani i zostają z tym sami. Dlatego ta rozmowa jest niezwykle ważna. Zaglądam tutaj do czatu. Działanie na filmie jest bezpieczne. No właśnie, to myślę, że też jest o tyle ważne, że właśnie jesteśmy w tej takiej sytuacji, w której to spotkanie jest w jakichś takich warunkach, nad którymi możemy panować, które możemy kontrolować. Nie stawiamy naszych uczniów w konfrontacji do końca z ich własnymi emocjami od razu, tylko konfrontujemy ich z tym, co dzieje się na ekranie, oczywiście rozmawiając niejako też o tym, co u nich w ich głowach się dzieje i oczywiście też wykorzystanie tego kina, właśnie to jest ogromny worek, tak? Kiedy nie wiem, nawet próbujemy zdefiniować kino psychologiczne, no to jest, ma wiele, wiele, wiele odnóg, z wielu punktów możemy na nie spojrzeć, bo to mogą być filmy, które dotyczą psychologów i psychologii jako takiej, jako dziedziny. To mogą być filmy dotyczące zaburzeń różnego rodzaju psychicznych. Kiedy indziej po prostu mogą być to filmy, które z pozoru nie poruszają jakichś tak bardzo, bardzo trudnych takich wątków związanych z kryzysem, a jednak wpływają też na te aspekty psychologiczne. I myślę, że to, co najważniejsze jest, nieważne jak zdefiniujemy sobie to kino, no to właśnie możliwość takiego lepszego zrozumienia siebie i innych ludzi, i umiejętność, i dostrzeganie i rozumienie też emocji, które właśnie towarzyszą bohaterom, a przy okazji towarzyszą nam w trakcie oglądania. I to, co też mówiłam w zeszłym tygodniu przy okazji dokumentu, to w ogóle myślę, że to jest też taka siła kina związana z tym, że ono może budować pewne postawy i wpływać na te postawy i na możliwość radzenia sobie z różnymi wątkami. Wtedy mówiłam o badaniach takich, przypomnę tylko, to jest taki poziom deklaracji młodych licealistów, oni zostali zapytani, na jakim poziomie, czy kiedykolwiek film, który obejrzeli, wpłynął bardzo mocno na zmianę ich postawy, na zmianę ich postrzegania świata i prawie połowa tak nastolatków deklaruje, że zdarzyło im się bardzo mocno zmienić właśnie pogląd na jakąś sprawę pod wpływem obejrzanego filmu. Nie dalej jak wczoraj, przepraszam, miałam możliwość też właśnie trochę sprawdzenia tego, prowadząc spotkania jury Festiwalu Kino w Trampkach. To było jury młodzieżowe, które po takich miesięcznych seansach ustalało werdykt. No i właśnie jedną z takich deklaracji akurat tam dziewczyn, jurorek, było to, jak bardzo to, co obejrzały, wpłynęło na zmianę ich postrzegania. Między innymi na przykład na temat
migrantów. Był tam jeden film, który dotyczył tego problemu i były też osoby, które właśnie zadeklarowały, że pod wpływem obejrzenia tego filmu zmieniły swoje nastawienie do tego tematu, które akurat myślę, że w tym przypadku mogły wynieść wcześniej z domu, gdzieś ze środowiska, z którego są, a film przeformułował i uwrażliwił na pewne wątki. I więc właśnie to, co mi się wydaje najważniejsze, to jest przede wszystkim to uwrażliwienie, że to powinno być naszym chyba takim nadrzędnym celem oglądania filmów z młodzieżą, czyli właśnie uwrażliwianie ich na pewne aspekty. Iwona pisze o tym, że spot społeczny to też film, a potrafi wywrócić świat do góry nogami. Dokładnie, dokładnie tak. Ja dzisiaj nie będę mówiła dużo o spotach społecznych, bo myślę, że na to moglibyśmy poświęcić zupełnie osobne spotkanie, ale z pewnością no, jest to rodzaj filmowy, który kapsułce, tak, w krótkiej formie jest w stanie wykazać jakieś najważniejsze wątki takie dotyczące właśnie konieczności zmiany postaw. I myślę, że właśnie teraz przychodzi też ten czas, w którym ta zmiana i konieczność trochę takiej interwencji nas, państwa jako wychowawców, jako edukatorów, myślę, że jest bardzo ważny, no bo właśnie jesteśmy już ponad rok w stanie takiego zawieszenia, w stanie niepewności, w stanie nieustającego stresu. Badania wskazują na to, że po tym ostatnim roku pandemii jakby stres, zwłaszcza towarzyszący młodym ludziom, jest na poziomie tak wysokim, że może skutkować zespołem stresu pourazowego, więc mówimy tutaj o absolutnie takim, no myślę, najpilniejszym i najtrudniejszym problemie, z jakim się stykamy. Myślę, że no, nie ma co gadać, państwo doskonale wiedzą, w jakiej kondycji na pewno część z uczniów państwa klas, państwa szkół się znajduje, więc myślę, że z pierwszej ręki wiecie, w jakich kryzysowych sytuacjach oni się znajdują. Nie zawsze to jest od razu depresja, ale właśnie stres i zaburzenia adaptacyjne, które im towarzyszą z powodu tego długiego przebywania w izolacji, no są, tak, skutki będą, myślę, będziemy je obserwować przez długi, długi czas, bo już badania po zaledwie pół roku pandemii w 2020 roku przeprowadzone wskazują na to, że właśnie największymi takimi stresorami jest ta przymusowa izolacja i brak możliwości kontaktu ze znajomymi. To były badania prowadzone właśnie na grupie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ta konieczność pozostania w domu i problemy związane ze zdalnym nauczaniem, myślę, że właśnie no, gdzieś tak na poziomie tych połowy ankietowanych, no to mamy tutaj do czynienia z ogromnym wzrostem, bo badania sprzed pandemii wskazują, że no, tak, po pierwsze stresory były zupełnie inne, te punkty, które wywoływały różnego rodzaju kryzysy wśród młodych osób, ale też właśnie no, nie były one na taką skalę mocne. I to, co przed pandemią, z czym oni się borykali, w trakcie tylko i wyłącznie wzrosło. Więc te osoby, które doświadczały przemocy ze strony rówieśników w szkole, doświadczają jej nadal, przebywając w domu bardzo często. I to, co było problemem w domu, na przykład przemocowym, to w trakcie izolacji, w trakcie przebywania w domu, no siłą rzeczy jeszcze bardziej wpłynęło na młode osoby, nie mówiąc już o tak poważnych tutaj kwestiach, jak chociażby właśnie wspomniane tutaj na końcu kwestia wykorzystywania na przykład seksualnego, gdzie też badania świadczą o tym, że w trakcie pandemii też ten procent osób, które są narażone na tego typu sytuacje rośnie, więc no, czy tego byśmy chcieli, czy nie, zadanie, myślę, że przed państwem, przed nami wszystkimi pracującymi z młodymi ludźmi jest
jest ogromne, trudne i głęboko wierzę, że właśnie będziemy w stanie je udźwignąć i tych naszych uczniów, naszych podopiecznych mądrze wspierać i pomagać im gdzieś wyjść trochę, chociaż w jakimś procencie na prostą. I właśnie mówiąc tutaj też o tym, w jaki sposób oni widzą ten pandemiczny świat i żeby trochę wprowadzić się właśnie w ten klimat, chciałam zaprosić Państwa na pierwszy tutaj fragment filmu, tytułem Autentyczny film. Autorem tego filmu jest Kuba, 12-latek z Gdyni, który zrealizował swój film w trakcie warsztatów, które były prowadzone przez Dom Filmowy pod koniec 2020 roku. To były warsztaty, które polegały na zrealizowaniu krótkiego filmu dokumentalnego na swój temat. To były warsztaty online, więc nie mogliśmy pracować w zespole filmowym, musieliśmy pracować indywidualnie i poprosiliśmy naszych uczestników o to, żeby właśnie stworzyli krótkie scenariusze i opowiedzieli o tym, co gdzieś tam im towarzyszy w tym czasie. Więc powstały filmy dotyczące pasji, dotyczące uzależnienia od telefonu, ale powstał też właśnie jeden film, który po prostu jest taką analizą sytuacji, w której młodzież znajduje się w trakcie pandemii. I zapraszam do obejrzenia. Ten film trwa 6 minut, ale myślę, że chciałabym, żebyśmy go obejrzeli całego. Mamy dobry czas, więc zapraszam. Kwarantanna. Czas, w którym od razu po przebudzeniu siadamy przed komputerem i zaczynamy lekcje. E-lekcje. Niby fajne. Bo w sumie nic nie robisz. Siedzisz przed tym ekranem, patrzysz się. Kamerka wyłączona. Mikrofon zresztą też. Nauczyciel ci pyta raz na ruski rok, więc siedzisz i tylko czekasz na swoje imię. Jak cię wywołają, to szybko na drugiej karcie wujek Google zapytań i nie masz odpowiedź. A drugi słabo. Po co i chodzimy do szkoły, kiedy niczego nie nauczymy? No, odpowiedź już sobie sam. No i tak masz lekcję. Matematyka, polski, historia. Jedyne, tylko widzisz na tym ekranie, to nauczyciela. Może też sami uczniów. No i godziny mijają. Jedna za drugą za trzecią. Jest na lekcji śniadanie, obiad, kolację. No, bardziej tylko obiad, bo śniadanie już pominąłeś, a kolacja będzie potem. Robisz wszystko, no. Sprzątasz, robisz na polski matmę, na matematyce polski robisz. Przeplatasz te lekcje jak nie wiem co. Robimy jak najwięcej czasu. Ale w końcu, koniec końców, lekcje się kończą. Więc czytasz. Myślisz, że na trzech stronach się kończy. Ale kończy się na tym, że przeczytasz dobre 8 książek. Bez przerwy. Jedna za drugą. Wciągają cię jak odkurzacz kurz. Ale to spokojną sielankę. To spokojny spokój ducha, który sobie załatwiłeś, przerywa myśl. Myśl o zadaniach. Nie zrobiłeś wszystkich na lekcjach. Jak pani z matematyki zadała ci trzy strony zadań, no to nie zrobiłeś tego wszystkiego na jednym polskim. Więc znowu, już nawet nie wiesz, który raz w tym tygodniu, w tym miesiącu, w tej godzinie siadasz przed komputerem i robisz. Przed komputerem. Robisz. Na Teamsach nic się nie chce wyświetlić. Teams się buntuje tobie. Więc piszesz do kolegów, żeby ci wysłali. Oni też się buntują. W końcu to wszystko strzeli dunder. Pierdyknie. Nie będzie tego. No jak zrobiłaś mniej więcej z połowę, bo drugi połowę albo ci się nie chce, albo nie trzeba wysyłać nauczycielom z powrotem na e-maila,
Albo po prostu. Nie. Wymyślałam sobie kolejne wymówki na kolejne dni, dlaczego nie mam ten. Zaczynasz grać. Spoko. Biorąc pod uwagę w okres rzeczy do robienia, będąc zamkniętym w domu, to jest jedna z najlepszych opcji. Jesteś sam, nie pogadasz sobie w planszówki i sam na samemu. W sumie masz siostrę, ale. No. Ona teraz ma lekcję. Więc grasz przed komputerem. Wypalasz ostatnie szare komórki twojego mózgu. Ale przynajmniej jakiś tam poziom szczęścia jest w duszy zaspokojony. No i grasz. Nawet nie wiesz, kiedy rodzice przychodzą do domu, co dalej grasz? Już dobre 2 godziny. Postanawiasz skończyć. I wziąć się za stosunki społeczne. Więc odpalasz pierwszy lepszy komunikator na swoim telefonie, komputerze, czym tam chcesz. I piszesz ze znajomymi. Z znajomymi. Tak, znajomymi znajomych znajomych. Bo znajomy ci ten, a znajomy znajomy ci znają z opowieści znajomych. No, więc piszesz, że znajomymi. Czy ich znasz, czy nie znasz, czy ich kiedyś widziałeś, czy nie. Nawet nie wiesz, gdzie oni mieszkają. Po prostu z nimi piszesz. No i tak kolejna godzina mija. Myślisz sobie, że w sumie taka kwarantanna nie jest źle. Idziesz czekać, leżeć, robić coś. No i na czekaniu i myśleniu, co robić, się kończy. No bo co robić? Siedzieć przed komputerem, patrząc się w ekran? No w sumie to jest jakaś opcja. Ale już to robiłeś 2 razy dzisiaj. I to nie tak, żeby przysiadłeś, zobaczyłeś, też odszedłeś. Tylko dobre 8 godzin. Więc patrzysz na ścianę. I sobie uświadamiasz, jak mało zrobiłeś w ciągu 24 godzin. Kładzie się do łóżka. I już myślę o tym, że już jutro nie wstaniesz, bo ci się po prostu nie chce. Chcę prześpisz tą całą kwarantannę. Wstaniesz kiedy indziej, w innym czasie, w innym roku. No. Jeżeli prosząc o to jakieś siły wyższe, możesz się obudzić już jak nie będzie ludzkości. Ale prosi o to, żeby się obudzić w innych czasach niż kwarantanna, jakieś siły wyższe. No i tak zakończyłeś dzień. Chciałam pokazać Państwu ten film, bo myślę, że on też jest takim właśnie przykładem tego, w jaki sposób można filmoterapeutycznie, właśnie w tym cudzysłowie, podziałać w sposób praktyczny. Bo rzeczywiście to jest jakiś już efekt tej pracy, którą przez kilka tygodni udało się zdziałać z grupą, z Kubą, autorem tego filmu. To był listopad 2020, więc znowu trzeci miesiąc kwarantanny po powrocie w nowym roku do szkoły i no, widać było, mieliśmy takie duże poczucie, że rzeczywiście to znowu jest ten moment takiego dużego kryzysu, dużego odczuwania trudnych emocji. I gdzieś obserwując też pracę Kuby i tego, jak on na warsztatach cały czas siedział w tym kapturze, nieco wycofany i w zasadzie najpierw może nawet niechętny do w ogóle zrobienia tego filmu, a potem zobaczenie efektu, tak, realizacji i tego, jak on sam stworzył ten cały monolog oraz sam nagrał w swoim pokoju, w pokoju zdjęcia do filmu. Też zwróćcie uwagę Państwo, jak zamknął kompozycyjnie, jaką fantastyczną klamrą ten pokazanie tego całego dnia. Myślę, że właśnie dla niego, przede wszystkim dla niego, miało to taką formę właśnie trochę no, odwentylowania tych trudnych emocji, które mu towarzyszyły i to było absolutnie widać w trakcie naszej pracy z nim, więc też właśnie zadanie
postawienie przed zadaniem stworzenia takiego filmu, nawet przed zadaniem po włączenia kamerki internetowej, odpowiedzenia na kilka pytań, może też przynieść takie wartości dotyczące właśnie takiego terapeutycznego wymiaru. Tak, świetny materiał dla przyszłych pokoleń. Myślę, że tak, to co też w filmie będzie dostępne, on jest dostępny na YouTubie Domu Filmowego. Ja też wrzucę wszystkie linki tutaj Państwu. Jeżeli chodzi też o pandemię w życiu młodych ludzi, to bardzo gdzieś bliźniaczy, trochę inny film, ale podobny, który zrealizowaliśmy w ubiegłym roku, to wideo Pamiętnik z czasów kwarantanny. Ja dzisiaj już nie chciałam go pokazywać, bo wiem, że właśnie sporo osób było w zeszłym tygodniu na naszym spotkaniu, gdzie pokazywałam fragment, ale zostawię Państwu link do tego wideopamiętnika. To jest 12 kilkunastominutowych odcinków, gdzie młodzi opowiadają właśnie o tym, jak czują się w trakcie kolejnych tygodni kwarantanny. To były nagrywane od kwietnia do czerwca 2020 roku i też właśnie możliwość obserwowania, jak to, że oni nagrywają, odpowiadają na pytania, jak też gdzieś podnosi ich na duchu i wspiera, była no, mimo trudności tej całej sytuacji, była fantastyczna, bo jedną z zadań filmowych, które mieli, dostali w dniu, w którym dowiedzieli się, że mając poniżej 18 roku życia, nie mogą wychodzić sami z domu. I muszę przyznać, że ta wiadomość gdzieś mocno się na nich odbiła i oni mieli poczucie jakiejś takiej głębokiej, naprawdę głębokiej frustracji z tym związanej. I kiedy odpowiadali na pytania dotyczące tego, jak się dzisiaj czują, jak w ogóle przebiega ich kwarantanna, no właśnie myślę, że ten materiał dla przyszłych pokoleń, tak jak pisze pani Mirka, taka wartość dokumentalna tego materiału dla nas widzów, ale też duża wartość dla nich, właśnie z możliwością takiego skonfrontowania się z własnymi emocjami poprzez film. Bo oni mieli po prostu zadanie filmowe, a tak naprawdę bardziej to było zadanie, myślę, że właśnie takie trochę psychologiczne. Więc za chwilkę tutaj wrzucę te wszystkie informacje i będzie pani Anno też link do filmu, więc jeżeli macie ochotę go wykorzystywać też gdzieś właśnie pokazać swoim uczniom, zachęcam jak najbardziej i wideopamiętnik i film Kuby. Zresztą również inne filmy domofilmowe, które tworzy młodzież. Momencik, ja sobie tutaj staram się kontrolować też tutaj różne pytania. Pani Daria pisze, że fantastyczne ujście dla trudnych emocji, wspaniała sprawa. Dziękuję w imieniu tych młodych twórców. Myślę, że dokładnie taki jest też cel, taki był cel trochę tych naszych warsztatów i taki był cel projektu, o którym chciałabym powiedzieć i może też zainspirować do wykorzystania go w podobnym kształcie. I to był projekt realizowany również w ubiegłym roku, projekt Real Talk, który był realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura. To jest projekt, którego celem jest też sieciowanie środowiska oświaty z animatorami kulturalnymi i on działa w całej Polsce, więc zachęcam też do śledzenia z Państwa perspektywy, bo zwykle właśnie to myślę, że działa w drugą stronę, że często animatorzy kultury szukają partnerów z edukacji, ale no niczym nie przeszkadza to, żeby też właśnie edukacja szukała partnerów po stronie kultury i co roku nawet kilka edycji tego konkursu w każdym województwie się odbywa, Bardzo Młoda Kultura, więc zachęcam do śledzenia, bo myślę, że to są bardzo ciekawe projekty, które właśnie uwzględniają potrzeby młodych w bardzo dużym stopniu i starają się odpowiadać na nie, łącząc w sobie różne te dziedziny właśnie edukacyjne i kulturalne, społeczne. I tak było z projektem Real Talk, bo w trakcie naszych rozmów z młodzieżą w trakcie pandemii wiedzieliśmy, że są wątki, z którymi oni rzeczywiście sobie trochę nie radzą i potrzebują takiego
takiego wsparcia i też przegadania tego, jakie emocje im towarzyszą. I wśród tych emocji, te, które nam się gdzieś tam zaznaczyły jako te takie najsilniejsze, no to było dojmujące poczucie samotności i tego braku możliwości spotkania i uczucia pozostawionych samym sobie. To było coś, co wybrzmiewało najbardziej. Drugim takim wątkiem było emocje i wiedza, emocje kontra wiedza tak naprawdę. Codziennie słyszeliśmy te różnego rodzaju informacje. Na drugi dzień one były dementowane. Myślę, że wszyscy doskonale Państwo pamiętacie, jak my, mając tak nieco właśnie większe kompetencje takie poznawcze, byliśmy zagubieni w tej całej sytuacji, a co dopiero nasze nastolatki, więc też możliwość jakby okiełznania emocji i trochę weryfikowania tych informacji nowych dotyczących koronawirusa, ale nie tylko wokół nas, to było też takie wyzwanie, które przed nimi stanęło i w którym oni potrzebowali wsparcia. Trzeci wątek dotyczył takiego współczesnego bohaterstwa, bo nagle tak bohaterami przestali być Avengersi i Spider-Man, a bardziej stała się pani z osiedlowego sklepu, ciocia pielęgniarka czy lekarze na pierwszej linii frontu. I o tym wszystkim rozmawialiśmy w trakcie tego projektu Real Talk, który zasadzał się na takich czterech filarach, które myślę, że fajnie się sprawdziły i może też będą taką inspiracją do tego, jak moglibyście Państwo też działać ze swoimi uczniami, bo zaczynaliśmy od opracowania każdego tematu w trakcie spotkania z nauczycielem, z wychowawcą, edukatorem. To w przypadku projektu Real Talk była Iwona Chojnacka, która wiem, że jest dzisiaj z nami, więc pozdrawiam Cię, Iwonko, bardzo. Ponieważ projekt był realizowany online, no to siłą rzeczy nasze spotkania wtedy odbywały się też online. To był projekt skierowany głównie do klas siódmych, ósmych, ale byli też uczniowie pierwszych klas liceum, ale tak naprawdę tutaj może być pełna dowolność w kwestii tego, w jakim wieku są uczniowie, bo projekt może być bardzo mocno dostosowywany do tego, do potrzeb po prostu. Więc zawsze zaczynaliśmy od przegadania tematu właśnie w trakcie spotkania, najpierw takiej krótkiej pogadanki na temat na przykład właśnie samotności, różnych jej aspektów, potem wspólnej rozmowy. Następnie młodzież otrzymywała takie psychologiczne, przygotowywane przez psycholożkę Olę Mońko z Stowarzyszenia Educational Challenge. Takie nazwaliśmy to lifehackami, czyli takie zadania, które mogłyby wspierać właśnie w ten sposób taki psychologiczny młodych, którzy gdzieś tam właśnie tego wsparcia wyjątkowo w tej sytuacji pandemicznej, ale nie tylko, potrzebują. I rzeczywiście no tutaj to wsparcie psychologa było kluczowe, ale myślę, że znowu na potrzeby czy właśnie czy szkoły, czy państwa lekcji, dużo rzeczy, dużo ćwiczeń, dużo jakichś takich tych wyzwań psychologicznych można uprościć i bez konieczności zatrudniania i konsultacji z psychologiem. Chociażby praktykowanie wdzięczności, jak w zadaniu trzecim tutaj na środku dotyczącym relacji, żeby właśnie zastanowić się nad tym, komu jesteśmy wdzięczni, czym jest ta wdzięczność i zrobić sobie na przykład zadanie dotyczące codziennej listy wdzięczności. Myślę, że takie praktykowanie to jest fantastyczna sprawa i zachęcanie też do tego, aby młodzież przyjrzała się temu uczuciu, jakim jest wdzięczność. Tak można to zrobić gdzieś tam bez tego wsparcia psychologa. Zresztą właśnie macie też Państwo na pewno w szkole psychologów, którzy być może byliby chętni do tego, żeby do takiego projektu też się włączyć. Właśnie, to był ten drugi komponent, czyli opracowanie każdego z tych trzech tematów, czyli powtórzę, samotność, emocji, bohaterstwa za pomocą tych takich ćwiczeń wzmacniających psychologicznych. Trzecim komponentem były takie stworzenie takich zestawów kulturalnych na temat każdego z tych
z tych zagadnień, więc ja wspólnie z Krystyną Wejcher-Sitkiewicz, która właśnie będzie również prowadzącą zajęcia w ramach projektu Filmowe Myśli Kino Lekcje, dzięki któremu się dzisiaj spotykamy, wspólnie stworzyłyśmy taką całą publikację z propozycjami, jakie filmy na ten temat można obejrzeć. To są takie filmy, myślę, 14-15+, bo taka była nasza grupa wiekowa, ale sądzę, że właśnie jest wśród Państwa większość chyba nauczycieli ponadpodstawowych, więc jak najbardziej wszystkie te filmy nadają się do tego, żeby zachęcać młodych, są filmami ogólnodostępnymi i każdorazowo starałyśmy się też, jakby oprócz zachęty do tego, żeby ten film obejrzeć, dać takie pewne wskazówki na pytania, które można postawić sobie po obejrzeniu filmu. I to są też takie, myślę, wskazówki, które możecie Państwo wykorzystywać do tego, żeby właśnie po poleceniu danego filmu o to młodzież spytać. Więc na przykład, tak jak tu widzicie, wycinek z tej publikacji w przypadku filmu Wszystko za życie, tak, to rozmawialiśmy, jakby, no, zachęcaliśmy młodych, żeby zadawali sobie pytania dotyczące samotności, czy samotność można wybrać, tak jak na co zdecydował się główny bohater tego filmu. Nie będę tutaj zdradzać zbyt wiele, ale jeżeli ktoś widział, no to oczywiście wie, o co chodzi i właśnie o to, czy w ogóle samodzielny wybór drogi życiowej, takiej odciętej od innych, od cywilizacji, jest dobry, jest możliwy i czy jakie może przynieść skutki. Starałyśmy się też właśnie wybierać takie filmy, które gdzieś tam są też w tym takim kanonie, myślę, głównego nurtu, chociażby takie jak właśnie Edward Nożycoręki, które myślę, że jest świetnym studium w przypadku, tak, jeżeli chodzi o po prostu o inność, o bycie outsiderem i mimo, że film już ma swoje lata, to właśnie też myślę, że ten taki mroczny klimat i uniwersalność tej historii i tego poczucia inności nadal fantastycznie się sprawdza. Też w ramach tych zestawów kulturalnych w ogóle starałyśmy się przekonać do tego, żeby przyjrzeć się swoim emocjom i tym, że emocje nie mogą być złe, że każda emocja po prostu w nas jest i ją odczuwamy i jedne mogą nam przynosić poczucie szczęścia, inne poczucie dyskomfortu, natomiast ich odczuwanie jest absolutnie, absolutnie normalne i wręcz wskazane. To, do czego tak gdzieś na marginesie też zachęcam, bo myślę, że to też jest takim ciekawym ćwiczeniem dla uczniów, to też szukanie tych takich intertekstualnych wątków, czyli kiedy bierzemy na warsztat na przykład samotność, to poszukajmy, jak ta samotność przejawia się w różnych tekstach kultury, tak? Czy w muzyce, czy w fotografii, czy w malarstwie. Myślę, że możliwość trochę właśnie poszukania, ale też takiej otwartości na to, co oni znają. Może na jakieś YouTube'owe filmy, może na, nie wiem, rapowe kawałki, może na bardziej właśnie jakieś seriale zagraniczne, nastolatkowe, tak? Żeby oni też zadali sobie ten trud poszukania trochę tu i tam tych wątków, bo przecież słuchają, oglądają, większość z nich naprawdę interesuje się tym, co gdzieś tam w internecie się czai, więc wykorzystajmy też te ich siłę i to, jak oni świetnie potrafią czasami coś znajdować, robić ten research do tego, żeby właśnie szukali w danej dziedzinie. W tym przypadku na przykład właśnie tutaj była mowa o samotności i do tego ich zachęcaliśmy. Natomiast ostatnim komponentem był właśnie ten komponent taki praktyczny, czyli po warsztatach filmowych oni mieli stworzyć filmy, które dotyczyły jednego z tych trzech tematów i pokażę Państwu dwa króciutkie filmy, które powstały.
bardzo króciutki, 25 sekund, ale myślę, że bardzo też wymowny i fajny, stworzony przez Igora, jednego z chłopców, film, który gdzieś tam też właśnie zachęca do tej aktywności. Drugi również animacja. Więc myślę, że nie ma co do tego wątpliwości, że oni samodzielnie posługują się fantastyczną metaforą i są w stanie opowiadać historię za pomocą i animacji, i dokumentu, tylko właśnie trochę narzędzi, trochę jakichś pytań, które wytrącają ich może z tego takiego właśnie poczucia komfortu i myślę, że naprawdę zachęcenie ich do samodzielnego tworzenia może przynieść fantastyczne efekty, bo kiedy przyjrzymy się ewaluacji tego projektu i ankietom, o których wypełnienie ich poprosiliśmy, no to rzeczywiście coś się tam zmieniło i oni deklarowali, że trochę lepiej radzą sobie z rozumieniem uczuć, rozumieniem ludzi, trochę więcej wiedzą o emocjach, o tym, jak je kontrolować. Rzeczywiście zaglądali do tych lifehacków, rzeczywiście robili te ćwiczenia i myślę, że mieli taką potrzebę tego, żeby przegadać w tych trudnych czasach to, jak sobie w nich radzić i większość z nich deklarowała w ramach innych pytań, że rzeczywiście też to ich samopoczucie i możliwość, tak jak już mówiłam, tego odwentylowania dało im przynajmniej na tamten moment nieco ulgi. Ja od razu tutaj wrzucam w czat, już sobie tu otwieram dla Państwa. Och, momencik, bo tutaj mi się to nie chcę pokazać, ale zostawiam link do całej publikacji. Ta publikacja ma 84 strony aż, ale właśnie są tam różnego rodzaju polecajki filmowe, o tym, jak też właśnie jakie pytania zadawać do filmów, muzyczne, internetowe, różnego rodzaju sfery, jak również odnośniki do takich wykładów właśnie Iwony, o której wspominałam, dotyczących tych trzech tematów. Tutaj mam informację, że polecam obejrzeć film, który nagraliśmy z naszą młodzieżą o dojrzewaniu pomiędzy dobrem a złem. A czy mogę prosić o wklejenie nam tutaj linka? Niestety nie znam imienia. Wyświetla mi się tutaj Sukuk, więc panie Sukuku, prosimy o wklejenie linka do tego filmu, zanim zrozumiesz, na YouTube'a. To chętnie myślę, że obejrzymy. No i właśnie, to do czego też myślę, że nas gdzieś tam trochę prowadzi ta rozmowa, no to to, że jest wiele tematów, które tym naszym młodym coraz częściej towarzyszą i które wymagają bardzo często też takiego wsparcia i przepracowania. I tak jak mówiłam wcześniej, no nie, absolutnie nie zachęcam do takiego jakiegoś porywania się z motyką na słońce, jakichś takich intencji terapeutycznych, jeśli ich Państwo nie macie, ale no to, co wszyscy, absolutnie wszyscy możemy zrobić, będąc z młodymi, no to właśnie to takie codzienne wsparcie i mam ogromne poczucie, że właśnie edukacja filmowa jest fantastycznym narzędziem, żeby to mogło się zadziać. Więc myślę, że jednym z takich tematów bardzo aktualnych, na które oni też myślę, że bardzo chcą rozmawiać, jest, Iwona pisze o kinie w trampkach, tak, zdecydowanie i zaraz też będę mówiła o kinie w trampkach, więc jeszcze dam Państwu tutaj odnośnik, ale właśnie chciałam zacząć od takiego chyba najpoważniejszego tematu o depresji i kryzysach psychicznych i o tym, że rzeczywiście po pierwsze, myślę, że macie w swoich klasach osoby, które w takich kryzysach mniejszych lub większych
Sylwek, dobra, i film pełnometrażowy, wow, 58 minut. To zachęcam Państwa, żebyście zerknęli później, ja też na pewno sobie zobaczę, więc dziękuję za linka. Ale tak, właśnie, macie na pewno w klasie osoby, które w różnego rodzaju kryzysach mogą być, ale myślę, że druga strona medalu jest taka, że właśnie te osoby, które w tych kryzysach nie są, wymagają dużego uwrażliwienia, bo czasami to może być jeszcze poważniejszym problemem, gdzieś tam taka trochę może gruboskórność i brak zrozumienia dla różnego rodzaju problemów psychicznych. I tutaj odsyłam Państwa do absolutnie fantastycznego cyklu w ramach platformy Shortcut. Dla tych, których nie było w zeszłym tygodniu, gdzie więcej o tym mówiłam, to przypomnę, że to jest platforma skierowana do Was, do nauczycieli. Można zalogować się tutaj, zakładając konto właśnie nauczycielskie i wtedy macie dostęp do filmów krótkometrażowych oraz do materiałów pomocniczych. Tak jak widzicie, tutaj pokażę jeszcze, jak się wchodzi na stronę, są różnego rodzaju tematy, więc wybierając temat numer 3, nie jesteś sam, mamy dostęp do filmów, które dotyczą właśnie sfery tej psychicznej i sfery różnych trudności i po kliknięciu w film mamy dostęp do filmu oraz dostęp do materiałów pomocniczych, bardzo rozbudowanych materiałów pomocniczych. Polecam sobie przejrzeć, skorzystać wedle uznania, bo naprawdę trzeba przyznać, że to jest stworzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, taka platforma i oni naprawdę fantastycznie postarali się o mnogość tych materiałów. Chciałabym Państwu pokazać fragment filmu Słucham. To jest film, który dotyczy pracy infolinii takiego telefonu zaufania dla młodzieży, więc sam począteczek. Kindertelefoon met Emma. Hallo, met Stijn. Ik wil eigenlijk iets vragen. Ik had gewoon een vraag bijvoorbeeld van, ik was al een serie van hoeveel telefoons er wel staan bij jullie. En wat voor kleur hebben ze dan? En wat is jouw lievelingseten eigenlijk? Mijn lievelingseten? Mijn is boerenkool. Hallo, ik ben Mohammed. Ik wil heel graag een katje hebben. Maar het mag niet van mijn ouders. En dan vind ik wel dat ik een cavia mag hebben, maar dat mag ook niet. Ja, goedemiddag. Wij zouden graag 10 lumpia's willen bestellen. 6 babi bang bang. Gewoon pizza. Nee, Hawaii. Gewoon pizza Hawaii met... Extra Hawaii. Extra veel Hawaii. Welkom, ophangen, ophangen, ophangen. Kindertelefoon met Anouk. Hallo Flapdrol. Hele dag met je telefoon in je hand. Nou, het klinkt wel alsof jij een beetje boos bent. Ja. Is dat ook zo? Kindertelefoon met Kirsten. Hallo, is er iemand? Zou je voor mij misschien een geluidje kunnen maken, zodat ik weet dat je er bent? Oké, nou, ik hoor iets. Ik heb het idee dat je het moeilijk vindt om iets te zeggen. Klopt dat? Ja. Ik wil graag hulp vragen. Hallo met Tessa. Nou, mijn ouders gaan scheiden en mijn moeder heeft nu al een nieuwe vriend en daar ja. Het broertje wil bij mijn moeder gaan wonen.
ik wil dus bij mijn vader wonen. Hallo, met Sarah. Nou, ik wil wel gewoon even een beetje kletsen. Nou, ik heb een poes. Hey, Ploppie. Ja, op school gaat het wel goed, maar... Ja. De oude gesprekken, daar word ik altijd een beetje zenuwachtig. Want misschien kunnen papa en mama dan wel helemaal niet, of moeten ze werken. Ik ben ook vaak alleen thuis. Na dziś taki krótki fragment. Zachęcam do obejrzenia całości. To jest darmowy dostęp po zalogowaniu właśnie dla nauczycieli i też darmowy do tego, żebyście korzystali z tych zasobów absolutnie na lekcjach. I tam w tym cyklu znajduje się jeszcze jeden film. Teraz mi wypadł tytuł, już patrzę, jaki to był tytuł. Strach mały łowca, tak. I to też jest film, który dotyczy z kolei takich wątków związanych z przemocą w domu, więc jak najbardziej punkt wyjścia do rozmowy, do dyskusji fantastyczny i właśnie sam film słucham, dotyczący tej infolinii. Myślę, że ma w sobie mnóstwo wątków, o których można porozmawiać, bo przedstawione tam historie no, dotyczą właśnie wielu sytuacji, które mogą powodować stres, powodować kryzysy psychiczne, więc tak naprawdę każdy z nich możecie w ramach godziny wychowawczej albo innych lekcji po prostu wziąć na warsztat i przegadać, przepracować. Co więcej, myślę, że też właśnie ciekawe pod kątem też takiego informowania o tym, jak wygląda taki telefon działający w Polsce, czyli ten numer 116-111. Zresztą w tych materiałach edukacyjnych, które są na stronie Shortcut, też znajduje się wywiad z jedną z osób, która taki telefon u nas w Polsce obsługuje, więc absolutnie ciekawe materiały i z punktu widzenia was, wychowawców, ale też do wykorzystania w trakcie pracy z młodzieżą. Dodatkowy wątek filmu Słucham jest też związany z tym praktycznym aspektem, myślę, realizacji filmu, bo tutaj będąc kiedyś na spotkaniu z reżyserką, ona opowiadała o tym procesie, jak film powstawał i też niesamowity eksperyment, bo nie można nagrywać tak tych wypowiedzi oryginalnych, więc bo to one są poufne, więc te wypowiedzi, które słyszymy, nagrały dzieciaki, które wzięły udział w takim eksperymencie i niejako poznały historię tych pierwowzorów bohaterów, gdzieś tam pod okiem reżyserki, pod okiem psychologów i wcielały się w postaci dzwoniące na tę infolinię. Więc dodatkowo zaangażowano właśnie dzieciaki i taką ich wrażliwość do tego, żeby one niejako troszkę odegrały te osoby w kryzysach, więc myślę, że to dodatkowo przeciekawy wątek taki gdzieś z poziomu właśnie empatii i wrażliwości tych młodzieży. No nie jest tajemnicą, przechodząc do gdzieś kolejnego wątku, w ogóle zachęcam, jeszcze wracając o dwa słowa, do korzystania z tej platformy Shortcut, bo tam jest 11 cykli filmowych na różne tematy. Absolutnie zalogujcie się tam i korzystajcie z tych filmów, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. No myślę, że doskonale zdajemy sobie sprawę, że głównym źródłem filmów dla naszych nastolatków jest YouTube. I na tym YouTubie też mamy świadomość, że znajdują się różne treści, ale gdzieś tam mi jest bliskie takie poczucie, że właśnie oni, nieważne co byśmy, oczywiście mamy... Naszym zadaniem powinno być kreowanie tych dobrych gustów, wysokiej jakości filmów i tego, co dobre i wartościowe, żeby im podsyłać, ale też no, nie ukrywajmy, że gdzieś tam na tym pierwszym froncie są rzeczy, które po prostu oglądają wszyscy, zatem i oni. Dlatego też chciałam zwrócić uwagę na takiego twórcę,
którego myślę warto się przyjrzeć, bo właśnie on ma mnóstwo odsłon i to jest reżyser życia. Myślę, że na pewno część z Państwa go gdzieś zna, słyszała o jego działaniach internetowych i on stworzył całą, więcej niż jeden film dotyczący depresji nastolatków, którą mamy godzinę. Nie będę już Państwu pokazywać teraz tego, to jest bardzo ogólnodostępne, myślę, że część osób widziała, zostawię linka absolutnie do obejrzenia tego, co on tworzy. Można dyskutować o jakości tych produkcji, natomiast to, co myślę, że jest cenne, to, że właśnie te produkcje sprawdzają się wśród młodzieży, tam grają też takie różni influencerzy, między innymi też jacyś wokaliści, młodzi aktorzy, których młodzież zna, więc jak najbardziej uważam, że to są też warte uwagi rzeczy, żeby nie zostawiać ich tylko z oglądaniem, ale właśnie przegadaniem, czy widzieli, co myślą, jak się odnoszą do tego, co jest w tych filmach reżysera życia pokazane. Naglądam na czat. Czy nie są dobre z punktu widzenia filmowców? Jakby to powiedzieć? Myślę, że to nie jest najwyższa liga filmowa, o tak bym to określiła może delikatnie, ale myślę, że jako właśnie takie filmy, w których siłą rzeczy chodzi o przekaz, tak, i o jakieś takie pobudzenie do myślenia i które właśnie sprawdzają się w tych też w jeżeli tymi odbiorcami są właśnie młodzi, jak najbardziej. No to nie są złe filmy, powiedzmy też od razu, ale myślę, że one nadal ograniczają się do tego film YouTube'owy, tak, a niekoniecznie film, który pewnie pokazalibyśmy gdzieś na festiwalu, w kinie i tak dalej, ale w kategorii filmów YouTube'owych, internetowych jak najbardziej. Też z takich filmów YouTube'owych, które gdzieś w taki, myślę, atrakcyjny sposób pokazują też wątek depresji, jest film, który został trochę to trwało, ale w ramach kampanii społecznej przez ta dziewczyna nazywa się Katna Piórkowska i ona jest też sama blogerką, twórczynią internetową i zrealizowała film, w którym też podzieliła się własnymi doświadczeniami dotyczącymi depresji, więc taki fragmencik na zachętę, jeżeli można tak powiedzieć. Przyznaję, trochę to trwało, ale pewnego wieczoru uświadomiłam sobie, że coś jest nie tak. Powiedzenie tego na głos było wielkim krokiem naprzód i to chyba wtedy zaczęłam zastanawiać się, czy powinnam z tym cokolwiek zrobić. No dobrze, ale zacznijmy od początku. Co mi właściwie było? Tyle złych emocji naraz, zero satysfakcji, wieczne obwinianie się, bezsilność, bezużyteczność, niska samoocena, przygnębienie, poirytowanie, kompletna apatia. Tak jakby świat stał się czarno-biały i choćby nie wiem co, problem nie znikał. Wciąż miałam wrażenie, że już nigdy nie będę szczęśliwa, więc w zasadzie wszystko straciło sens. Ja i depresja? Chyba nie. Już miałam zrezygnować i wtedy przypomniało mi się, jak przez ostatnie pół roku każdy wolny dzień spędzałam bez ruchu w łóżku. A potem czułam się z tego powodu winna, co jeszcze bardziej mnie przygnębiało, zamieniając się w błędne koło. I uznałam, że w zasadzie może jednak warto zapytać o zdanie kogoś innego. Tylko jak? Jak to zrobić, skoro brakuje mi słów? Skoro każda próba podniesienia przeze mnie tematu kończy się wstydem i rezygnacją? Wtedy uświadomiłam sobie, że przecież istnieje internet i ktoś już na pewno opisał ten problem znacznie lepiej niż ja. Milcząc, puściłam dziewczynom film o depresji, na który przypadkiem gdzieś natrafiłam. To były chyba 3 najdłuższe minuty mojego życia, ale coś we mnie pękło i wiedziałam, że teraz mogę powiedzieć o tym rodzicom, znajomym, psychologowi uczelnianemu,
to, co trzymałam w środku od dawna, nagle znalazło ujście, a ja znalazłam odpowiednie słowa i wtedy poczułam, że nie jestem już kompletnie sama. No dobrze, ale... Znowu taki tylko krótki fragment i zachęta do tego, żeby skorzystać. Myślę, że symptomatyczne w tym fragmencie też jest właśnie to, co bardzo dziś mi tak utkwiło, że ona opowiadając tę historię mówi, pokazałam tak swoim przyjaciółkom, pokazałam dziewczynom krótki filmik na ten temat i to mi pomogło. Myślę, że no właśnie, to też podkreśla chyba te siłę filmów, kiedy chcemy spróbować przepracować jakiś trudny temat. I ta forma takiego monologu i forma wyplucia trochę tak tych myśli, które towarzyszą trudnym emocjom, też ma taką funkcję absolutnie terapeutyczną, co potwierdza film tej blogerki Kat, film wcześniej Kuby, ale też film, myślę, Michała, który chciałabym też Wam pokazać, który również został zrealizowany w ramach właśnie online'owych warsztatów, które odbyły się w ubiegłym roku. Michał jest uczniem 7 klasy i w trakcie warsztatów w zasadzie z dnia na dzień napisał 16-stronicowy scenariusz dotyczący w ogóle superprodukcji, tak naprawdę dotyczącą depresji nastoletniej, w której chciał opowiedzieć o tym takim towarzyszącym młodej osobie z depresją, ciemnym towarzyszu, tak, ciemnym duchu, który w każdej sytuacji gdzieś jest obok i wpływa na czyny głównego bohatera. Oczywiście tutaj gdzieś tam też taką trudnością w tej pracy i to też uczulam, żeby mieć zawsze też takie właśnie wsparcie, jakąś taką trochę superwizję psychologiczną, kiedy młodzi chcą tworzyć takie filmy, bo właśnie z jednej strony musimy rozmawiać o trudnych wątkach, tak jak depresja, samobójstwo i tak dalej, ale gdzieś też warto weryfikować, czy są wśród osób, które tworzą, które będą tworzyć, które też oglądają, osoby, które na pewno są w takiej gotowości, bo kiedy na przykład w klasie macie osobę, która na przykład jest po próbie samobójczej, film o samobójstwie, wspólne oglądanie i konfrontowanie, no nie będzie dobrym pomysłem, tak? Do tego, żeby aż takie mocne ruchy czynić, więc no zachęcam gdzieś tam też do takiego trochę konsultacji, jeżeli macie taką możliwość i w tym przypadku też my skonsultowaliśmy się w kontekście Michała, rozmawialiśmy też z rodzicami, czy jest taka gotowość i czy oni nie mają nic przeciwko temu, żeby Michał taki film zrealizował, więc zobaczcie też fragment. Albo nawet myślę, że cały film to jest zaledwie 6 minut. Hej. Pewnie dziwisz się, dlaczego nagrywam wideo zamiast po prostu z tobą porozmawiać. Widzimy się praktycznie codziennie. I każdą chwilę spędzamy razem. Cóż, to jest coś zbyt osobistego, abym mógł rozmawiać z tobą o tym w cztery oczy. Jestem uwięziony. Uwięziony pod metaforą. Oj, wybaczcie. Razem ja coś mam z internetem, ale może pójdzie. Uwięziony pod metaforycznym murem, od którego nie mogę uciec. Czuję się jak
w klatce z wężem, od którego nie mogę uciec, ale też nie mogę go zabić. Jestem pośrodku kręgu wypchanego smutkiem i cierpieniem ludzkim. Fizycznie ciągle jestem z tobą, lecz mentalnie tak naprawdę przez długi czas już rządziłem po labiryncie zagłady. Czuję się, jakby wchodził ze mną potwór, zjadający mnie kawałek po kawałku. Pomimo tego, że ta bestia Wybaczcie, proszę. Dzisiaj jakoś internet mnie zawodzi. Nie chcę się dalej załadować, więc może nie będę kombinować, po prostu zostawię też wam link oczywiście do tego filmu. No, Michał w taki... Myślę, podszedł też z takim właściwym sobie trochę literackim zacięciem do opowiedzenia tej historii związanej z, myślę, że no, po części gdzieś z własnymi doświadczeniami, po części też właśnie z taką chęcią obserwacji problemu do wątku depresji, która w jego filmie właśnie ukrywa się pod postacią tej zakapturzonego bohatera, który towarzyszy mu na każdym kroku, więc właśnie znowu ta gotowość do opowiedzenia takiej historii i wrażliwość jak najbardziej zasługuje na uznanie i też znowu myślę, że tak jak w przypadku poprzednich, ma taką formę właśnie też autoterapeutyczną, jeżeli możemy tak powiedzieć. Trochę właśnie w kontekście tego YouTube'a mówiłam o tym, że oni oglądają różne rzeczy i no i przed tym i nie zabronimy im oglądania pewnych rzeczy, więc to, co możemy zrobić, to po prostu też przegadywać i dowiadywać się, co oglądają i też samemu weryfikować i rozmawiać o tym, co znajduje się gdzieś tam w tym filmowym zasobie młodzieży. I myślę, że takim filmem, serialem w zasadzie, który też pewne kontrowersje wzbudza, ale jest bardzo chętnie oglądany i ma już 3 sezony, jest 13 powodów. Myślę, że mogliście też słyszeć Państwo albo oglądać ten serial, który dotyczy, tak, pierwszy sezon, ten najgłośniejszy, samobójstwa nastolatki i tych 13 powodów, dla których ona postanawia to zrobić. I przede wszystkim właśnie myślę, że zainteresowaniem cieszy się ten serial, bo jest po prostu taką właśnie takim serialem, który porusza różne, nie tylko te związane ze zdrowiem psychicznym, ale z różnego rodzaju tam miłościami, rówieśniczymi relacjami serialem. Natomiast taką gdzieś tam trudnością jest też to, że zwłaszcza w Stanach odnotowano no, wzrost samobójstw po emisji tego serialu. Trudno powiedzieć, że istnieje jasna korelacja między tym, tak, że, znaczy, o tak, istnieje korelacja, ale nie da się potwierdzić związku przyczynowo-skutkowego, jeżeli chodzi o ten serial. Czy oglądanie wpłynęło bezpośrednio na wzrost liczby samobójstw wśród młodzieży. Niemniej jednak, no, gdzieś tam właśnie nie i być może
serial, ale też być może mnóstwo innych okoliczności i tak zwiększony pęd życia i przemoc rówieśnicza i mnóstwo innych wątków, o których myślę, że doskonale Państwo wiecie, wpływa gdzieś tam na to, że coraz częściej słyszymy o tym, że młodzież no, gdzieś tam decyduje się na takie bardzo ostateczne rozwiązanie swojego cierpienia, swoich problemów. No ale właśnie, z jednej strony serial 13 powodów może budzić pewne kontrowersje. Niektórzy psychologowie mówią o tym, że wręcz może sprawiać wrażenie na może nie nawołującego, co usprawiedliwiającego, tak, że mówiącego o tym, że samobójstwo może być najlepszym rozwiązaniem, ale właśnie. I tak młodzież go ogląda, to ma związanie niż mówić im, nie oglądajcie tego i zostawiać ich z tym samym, z takim może trochę też zakazanym owocem. Lepiej jest, kiedy wiemy już, że go oglądają, po prostu ten film z nimi omówić, czy serial i przerobić też i uzmysłowić to, że niekoniecznie ten poziom odbioru taki bardzo powierzchowny to jest ten właściwy. Tutaj pani Mirka mówi o tym, że psycholodzy przekazywali kiedyś na szkoleniu, że informacje w mediach, modnych książkach, które mówią o samobójstwach, powoduje wzrost takich zachowań. Może tak być, na przykład kiedy mamy do czynienia z samobójstwem z kogoś znanego, na przykład wykonawców muzycznych. To też obserwuje się czasami taki dosyć wysoki wzrost właśnie samobójstw powodowanych tym, że gdzieś tam na przykład idol tak, zdecydował się na taki ruch, więc no, jest to na pewno taki wątek trudny i bardzo wrażliwy, na ile właśnie gdzieś tam poruszać ten temat i w jaki sposób go poruszać. Ja w materiałach zostawiam Wam też, on jest po angielsku, niestety nie tego materiału, takich materiałów po polsku po prostu nie znalazłam dotyczących akurat tego serialu, ale właśnie taki materiał po angielsku edukacyjny skierowany do nauczycieli, do edukatorów, który trochę gdzieś tam właśnie pokazuje, jak można oswoić, można, w jaki sposób można rozmawiać o tym trudnym temacie samobójstwa, unikając właśnie gdzieś tam tego, o czym pisze pani Mirka, czyli niebezpieczeństwa, jakby no zainspirowania tym. Więc to, do czego też no, zachęcam, no to właśnie dowiadywanie się trochę tego, pytanie ich, co oni oglądają i no, próba, wiem, że to jest bardzo trudne gdzieś tam w szkole i w trybie zajęć, ale mimo wszystko chociaż próba uchwycenia tego, co tam teraz jest na tapecie, co jest dla nich ważne i być może trochę też weryfikowania tego ich myślenia, które właśnie bardzo często tym niebezpieczeństwem jest takie powierzchowne i płytkie widzenie problemu, podczas gdy no właśnie jest on na tyle złożony i skomplikowany, że wymaga dodatkowej pracy. Z filmów, które dotyczą depresji nastoletniej i różnych kryzysów, a które myślę, że fantastycznie się sprawdzą, to między innymi film Rock'n'Rollers i wiem, że on jest niestety bardzo trudno dostępny, ale znajduje się w zasobach Akademii Dokumentalnej, więc myślę, że jeżeli Państwo by mieli taką chęć pokazania tego filmu, to można odezwać się i zorganizować taki pokaz właśnie do Akademii Dokumentalnej. Fantastyczny film o 14, 15, 16-latkach, którzy grają w zespole muzycznym i jeden z nich dostaje diagnozę depresji i jego opowieść o tych emocjach, które mu towarzyszą, to jest film dokumentalny, tak? Więc jego opowieść jest bardzo gdzieś trudna, ale też właśnie taka pokazująca jego otwartość i też taką samoświadomość tego problemu i tego cierpienia, z którym się gdzieś tam wewnętrznie zmaga, ale myślę, że też przede wszystkim kwestia podejścia pozostałych dwóch chłopaków zespołu i chęć wspierania tego swojego kolegi, to jest też fantastyczny przykład taki też o walorze właśnie edukacyjnym i takim niemalże w zasadzie instruktażowym, można powiedzieć, pod płaszczykiem właśnie
filmu kumpelskiego, filmu o kumplach, tego jak fajnie można też rozmawiać o tym, w jaki sposób koledzy, koleżanki mogą wspierać swoich przyjaciół, którzy w różnych kryzysach się znajdują, więc myślę, że właśnie w kategorii takiego uwrażliwiania i trochę zwracania uwagi na to, jak ty, nie będąc w kryzysie, możesz pomóc swojemu przyjacielowi, który w nim się znajduje, fantastyczna sprawa. Również zostawię linka. No i dzisiaj to co na jaki film chciałabym Państwa zaprosić po naszym spotkaniu do obejrzenia na platformie Millennium Dogs Against Gravity, to film Jutro albo pojutrze. Absolutnie fantastyczny, chyba jeden z moich ukochanych filmów dokumentalnych, ale też bardzo trudnych, dotyczący też właśnie konfrontacji z dorastaniem i z dorosłym życiu. Film Znikające dzieci. To też jest film, odnoszę się do tego, co na czacie, film Znikające dzieci, też film, zdaje się, reżysera Życia. Więc to jest ten film YouTube'owy, o którym wcześniej mówiłam i absolutnie też warto go i obejrzeć i właśnie i skonfrontować. Zobaczyć sobie w ogóle, reżyser Życia ma nam sporo takich właśnie filmów, które mogą być pomocne. Jest na YouTubie i też będzie link w tych materiałach. Ale właśnie film Jutro albo pojutrze, który Państwo zobaczycie, to jest film o młodych chłopakach, o skaterach jeżdżących na desce, ale właśnie gdzieś tam pod płaszczykiem trochę tej miłości do sportu, to jest opowieść o tym, że każdy z nich, mieszkając w małej miejscowości, gdzieś tam w swoim środowisku, styka się z bardzo trudnymi kwestiami dotyczącymi przemocy w rodzinie. I jak to wpływa na nich, jak to wpływa na ich wchodzenie właśnie w to dorosłe życie, ich zakładanie rodziny, więc jako film też i dla nauczycieli, dla państwa, jako taki obraz tych ludzi wchodzących w dorosłe życie, ale też myślę, że właśnie dla uczniów najstarszych klas liceum, fantastyczna sprawa. Sam twórca niejako jest bohaterem tego filmu, postawia, jakby zaprasza nas do swojego świata, więc mam nadzieję, że dzisiaj przynajmniej części z Państwa uda się ten film obejrzeć. Jestem bardzo ciekawa też waszych przemyśleń na ten temat, bo myślę sobie, że też właśnie przepracowywanie tematu i taka możliwość skonfrontowania się z tematem przemocy w rodzinie, no znowu jest wątkiem bardzo trudnym, ale gdzieś tam w wielu filmach poruszanym i też możliwość być może jakiejś złapania metafory i odbicia własnych doświadczeń poprzez te filmy może być cenna, jak chociażby też w krótkometrażowym filmie, znowu raczej tutaj myślę o licealistach film Męska Sprawa. Patrzę tutaj na czat, zaświadczenie poproszę. Panie Sylwku, ja proszę bardzo o maila, dobra, bo nie będę w stanie skontrolować. Och, momencik, bo źle wpisałam sobie tu maila, już wysyłam mojego maila na czacie i proszę o kontakt do mnie, a ja wtedy odpiszę, dobra, bo będę miała taką trudność, żeby tutaj zapanować nad tymi adresami, które wklejacie. Iwona mówi też, że z uczniami klasy ósmej. Jeżeli właśnie, to się sprawdza też z ósmoklasistami, super, ale właśnie na pewno z takim pod opieką, pod wsparciem, bo film nie jest łatwy. Zobaczmy sobie taki fragment sceny do omówienia. Mama, jeź! Buty! Zupa zaraz dojdzie. Bartek! Chodź tu, Bartek! Mama!
Co to jest? Dzienniczek. To co robił pod materacem? Czytaj. Na lekcji ZZPT bawi się brzydko świecznikiem. Dalej, dalej, wszystko. Syn na przerwie ciągnie koleżanki za włosy. Na pytanie, dlaczego to robi, odpowiada, że zdejmuje skarb. Stefek, spóźnisz się do pośredniaka. Dalej. Nie podpisano, uwaga. Rozmawia na lekcji matematyki. Nie zna wzoru na objętość czworościanu foremnego. Syn wiesza się na kratach przed szkołą. Dalej. To wszystko. Ściągaj spodnie. Kładź się. No kładź się! No, myślę, że absolutnie jasne, że nawet na poziomie takiej króciutkiej, trzyminutowej sceny, ile wątków można omówić w kontekście właśnie zachowań przemocowych ojca, matki. Ta scena świetnie pokazuje również bezsens uwag nauczycieli. No, myślę, że tak, że to absolutnie też właśnie jako kolejny wątek do omówienia i właśnie samoświadomości też nauczycieli na tym tle, więc jak najbardziej. A myślę, że właśnie moglibyśmy poświęcić pewnie kolejne spotkanie na samo omówienie filmu. Całość filmu też właśnie, korzystając z okazji, zostawiam teraz linka do wszystkich materiałów, o których dzisiaj mówię. Już tutaj do Państwa wracam. Jest tutaj, wysyłam link do PDF-a, gdzie są linki do wszystkich filmów, więc to macie tutaj Państwo na czacie już w tej chwili i też link do różnego rodzaju, to co wysyłałam też niektórym w zeszłym tygodniu tutaj na czacie. Mogę też to wszystko wysłać mailem, jeżeli się Państwo do mnie odezwiecie i też materiały właśnie z tych wszystkich webinarów. Pan Sylwek pisał o tym, że nie dostał, bo rzeczywiście ja chciałam poczekać na zakończenie tego naszego cyklu trzech spotkań. Zbiorę wszystkie te informacje, wyślę do wszystkich zainteresowanych osób taki pakiet materiałów, które przygotuję. Tak, wracam już myślami do tego, o czym mówiłam. Film Męska Sprawa, którego fragment widzieliście i materiały edukacyjne też dysponuje nimi Filmoteka Szkolna. Więc po zalogowaniu się przez konto nauczyciela na Filmotece Szkolnej dostęp do całego tam bodajże półgodzinnego filmu Fabickiego też jest możliwy, też możecie korzystać z niego w trakcie lekcji. Wydaje mi się też, że takim wartym podkreślenia problemem, który pojawia się w filmach i który też może służyć takiemu trochę pokazaniu zjawiska, jest informacja, że link wygasł. Ach, już sprawdzam. Nie, mi się wyświetla ten link, który... Dajcie proszę znać, czy ten film, ten link, który teraz wrzuciłam, wam się wyświetla. Powinien się pokazywać tak, jak teraz widzicie to. Niektórym tu się wyświetla.
Okej, okay, wyświetla. To Pani Justyno, gdyby był problem i Panie Pawle, zestawy materiałów ze spotkań. Tak, super. Macie tutaj mojego maila paulina@domfilmowy.com. Bardzo proszę o kontakt. Jeżeli ktoś już raz do mnie pisał, to dostanie te materiały, więc nie trzeba się przypominać. Jeżeli jeszcze do mnie nie pisaliście po poprzednich spotkaniach, to proszę, proszę dajcie znać i ja wszystkim wyślę taki pakiet z tych trzech naszych spotkań, więc jak najbardziej. I właśnie kolejnym wątkiem, o którym chciałabym jeszcze szybko powiedzieć, jak widzicie, ja mam zawsze właśnie ten problem czasowy, dużo chcę Wam powiedzieć, dużo odnośników dać, bo wydaje mi się, że właśnie no jest tyle filmów. Mam cały czas poczucie jak absolutnego lekkiego liźnięcia w ogóle tego tematu, a tyle się kryje fantastycznych rzeczy gdzieś w tych bibliotekach filmowych. I myślę, że jedną z takich ciekawszych bibliotek filmowych jest biblioteka Festiwalu Kino w Trampkach, które właśnie trwa. Więc jeszcze przez kilka dni macie dostęp do krótkich metraży na stronie Kino w Trampkach. I szalenie Was zachęcam do przejrzenia tamtej oferty, bo w zasadzie mam poczucie, że nieważne jaki film wybierzecie, to jest film, który właśnie ten aspekt psychologiczny i aspekt taki edukacyjny i pracy z uczniami po prostu załatwi najlepiej na świecie, bo mamy tam filmy, które dotyczą chociażby depresji rodziców, też i pandemii, dotyczą fantastyczny film Moja babcia, która stała się krzesłem, film w tej kategorii 14+, fenomenalna animacja dotycząca oswajania tematu śmierci, ale wśród filmów znajduje się między innymi film Odbicie, który dotyczy zaburzeń odżywiania i teraz zrobię trochę mały spoiler, więc nikomu nie mówcie, ale jest to jeden z filmów, które jury młodzieżowe na pewno zauważyło, tak powiem, bo myślę, że werdykt zostanie umieszczony dzisiaj, jutro na stronie Kina w Trampkach, ale myślę, że mogę tutaj troszkę zakulisowo zdradzić, że to jest jeden z ważniejszych filmów tego festiwalu, na który młodzi jurorzy zwrócili uwagę, też właśnie wskazując na to, jak bardzo ważny temat i jak bardzo uwrażliwiający podejmuje, więc króciutki fragmencik. Ach. Tutaj no, tylko taki fragment na zachętę do tego, żeby po ten film sięgnąć, bo myślę, że właśnie gdzieś tam symbolika i takie uniwersalna w ogóle opowieść, właśnie film bez słów, tylko animacja opowiadający o tych
wygórowanych oczekiwaniach względem ciała, względem wyglądu, który myślę, że zwłaszcza dziewczyny, ale nie tylko, bo chłopaków też to dotyczy, jak najbardziej warto pokazać. Wręcz myślę, że to, co wcześniej Iwona tutaj na czacie wspominała, czyli ta taka funkcja też spotu społecznego, myślę, że ten film trochę ma taką funkcję właśnie tego spotu i uwrażliwienia, podania też na końcu danych dotyczących anoreksji i tego, jak często ona skutkuje no śmiercią po prostu, tak, i bardzo tragicznymi skutkami. Takim filmem, do którego też myślę, że można młodych zachęcić, odwołać, jest film z kolei też no, ogólnodostępny To the Bone, czyli aż do kości. I znowu zobaczmy sobie króciutki fragment. Albo i nie. Oh, yeah, yeah. All right, go, get ready. All right, ready? Mm-hmm. 280 for the pork, 350 for the buttered noodles, 125 for the buttered beans, 150 for the roll, and 75 for butter. You got it. All of it, yeah. Dang. God, it's like you have calorie Asperger's. I mean, holy applause. You're a pro. Okay, wait, no, so how many calories do you think boogers have? Hey, don't say that. What? She probably knows. You know, right? Not just the beans, the meat. I'd say snot's pretty low. Maybe like 5-10, depending on the size of the pickings. The meat. Mm-hmm. And you are both being disgusting. You know, you used to have a jar that you kept all your boogers in? No, I didn't. You absolutely You probably did. Didn't. Hello. Hello. No, I didn't. Sorry, we couldn't pick you up. Work. Did you get settled in? So, Jack is very upset with you. He's very worried. Why doesn't Jack tell me himself? Your father would rather you and I have this talk. Okay? Right. It's not that he doesn't care. He cares too much. You don't know. The doctor said you were defiant and a bad influence on the other girls. Is this what it's gonna be now? Are you proud of yourself? I'm maintaining. I have to weigh you. The agreement was you could live here as long as you kept up your end of the bargain. You want to go back to your mother's? Mom moved to Phoenix with Olive. Yeah, that's what I mean, Phoenix. We can put you on the bus. First thing tomorrow. Jesus. I had that cold and I don't want to hear it. Get on. It's not at zero. Stop. Stop it. Get on. Okay. Turn towards me. Do you see that? Do you see what you look like? Yeah. Do you think that's beautiful? No. So what are you gonna do about it? Jesus Christ, we can't do this again. I can't do this again. Znowu tak naprawdę zobaczcie krótki, dwuminutowy, trzyminutowy raptem fragment, a ile treści możliwych do omówienia, tak dotyczących wzorców zachowań przy zaburzeniach żywiania, ale też myślę, że i przyczyn. Mamy tak rozbitą rodzinę i no, nie zagłębiając się, zachęcam też do obejrzenia, ale może też właśnie zachęcenia do tego, żeby obejrzeli ten film. Myślę, że dla nastolatków trudny do obgadania ale jak najbardziej wartościowy, dostępny na Netflixie. Z takich dostępnych również
online filmów i też opracowanych w ramach takiego niezbędnika filmowego dla nauczycieli stworzonego przez Centrum Kultury Filmowej, film Twist and Blood Kuby Czekaja. Znowu króciutki fragmencik, to mi pokażę. Proszę. I tak tego nie wypiję, wiecie przecież. Więc... Coś ty taki rozlazły, co? Musisz zacząć coś ćwiczyć. Czy coś? Nie. Wyobraź sobie, że to taki... Żygi. Przestań. On, może on ma tak? Bulimię. Tak, bulimię. Widziałeś, jak on wygląda? Każdy lubi sobie czasem podjeść. Ale nie każdy żyga co drugi dzień. To prawda, on nie powinien tyle jeść. Gdzie? Siadaj. Co ci jest? Synku, proszę cię. No. No wypij. Nie. Będziesz taki jak inni. Normalny. Ale... Synu, łykaj. Dobra. Wszystko wypij. Nie. Powiedziałam wszystko. Ty powiedz... Masz to wypić, słyszysz? Słyszysz? Masz to wypić! Pij w tej chwili. Pij w tej chwili. Chodź, wypij. No wypij. Jestem dziecko. Nie jesteś. Łykaj, no, synu, wypij, łykaj. Proszę. Nie! To film Twist and Blood Kuby Czekaja. Też w tym PDF-ie znajdziecie odnośnik i odnośnik do materiałów Centrum Kultury Filmowej, właśnie w kontekście lekcji też z klasami, ostatnimi klasami szkoły podstawowej, tam 7-8, w kontekście tego filmu. Mam wrażenie, że też ciekawy materiał do pracy na przykład dla rodziców, w ogóle do zachęcenia rodziców, którzy na przykład mają też kłopoty z dzieciakami, które mają jakieś tam zaburzenia żywienia, bo myślę, że w ogóle to jest też taki temat wart i ważny uwagi dotyczący tego całego też ruchu body positive, odpowiedniego czucia się we własnym ciele, czy to w kontekście wagi, koloru, czy niepełnosprawności, chociażby jakiejś deformacji ciała. I na ten temat też coraz więcej się mówi, ku myślę mojemu wielkiej radości. Zachęcam, żebyście spojrzeli sobie Państwo w mediach społecznościowych na taką inicjatywę Spójrz na siebie. To jest Gdańska Fundacja Educational Challenge między innymi, jest to zaangażowana. I oni prowadzą właśnie bezpłatną pomoc psychologiczną i takie materiały edukacyjne dotyczące gdzieś tam właśnie tego postrzegania przez nastolatków swojego ciała, no bo procent nastolatków niezadowolonych z wyglądu własnego ciała jest absolutnie ogromny. To jest kilkadziesiąt procent osób niezadowolonych. Zresztą myślę, że nie tylko wśród nastolatków, więc też temat wart poruszenia. Jednym z filmów, które będą możliwe do obejrzenia w ramach tych filmowych myśli kinolekcji, to film Grubaski na front i spotkanie prowadzone przez
przez Krystynę Wejher-Sitkiewicz, więc można się jeszcze zapisać, więc zachęcam do tego, żeby klasy wasze zgłosić i porozmawiać też o tym filmie dokumentalnym i o grubaskach na front. Ale też film chociażby Netflixowy Sierra Burgess jest przegrywem, który porusza ten wątek, czy dostępny z kolei na HBO, jeżeli chodzi o platformy streamingowe, Mała Miss i też takiej akceptacji ciała, więc to tak na marginesie. W zeszłym tygodniu pytałam Państwa o to, jakie jeszcze tematy takie może mogą być ważne pod kątem filmu i padło tam kwestia też spektrum autyzmu, jako takiego tematu do przepracowania za pomocą filmu. Wiemy, że już mam bardzo mało czasu, więc nie chciałabym tutaj dużo o tym mówić, ale zachęcić na pewno częściowo do samodzielnych poszukiwań, bo niestety mam takie poczucie, że mało filmów jest dostępnych gdzieś tam na platformach streamingowych albo za darmo, przyznam szczerze, gdzieś tam na różnych, więc trudno mi jest Państwu polecić, natomiast w różnego rodzaju wyszukiwarkach, jak wpiszecie filmy, autyzm i tak dalej, na pewno mnóstwo tytułów bardzo ciekawych wyskoczy. Jeżeli ktoś też miałby problem i jakieś dodatkowe pytania, ja też chętnie podpowiem, podeślę. Ale to, co z pewnością polecam dla licealistów, dla ostatnich klas szkoły podstawowej, to jest serial Atypowy na Netflixie, który znowu jest taką serialem nastolatkowym, więc porusza wszystkie te nastolatkowe problemy, które sprawiają, że jest to serial komediowy, rozrywkowy, ale głównym bohaterem jest chłopak ze spektrum autyzmu i aktor, który wciela się w tę postać, nie jest osobą z autyzmem, natomiast myślę, że w fantastyczny sposób przygotował się do tej roli i jako oswajanie i pokazywanie, jak wygląda świat osoby, która właśnie w spektrum jest i która ma pewne takie właśnie trudności poznawcze, emocjonalne, super, super sprawa, więc zachęcam i Państwa do oglądania, ale też do tego, żeby być może jeżeli, nie wiem, na przykład macie w klasie kogoś ze spektrum, to być może dla innych osób w klasie to też może być swego rodzaju takie oswojenie tego tematu i trochę próba zrozumienia, jak jest świat postrzegany przez osoby ze spektrum. Podobna rzecz jest z filmem Chłopiec Płomień, który z kolei jest też dostępny, tak jak widzicie tutaj w cenie 9,50 z kolei do takiego użytku na stronie Millennium Dogs Against Gravity, też bardzo fajny film o chłopaku młodym, który jest autystykiem i który nie bardzo radzi sobie z dogadywaniem się ze swoimi rówieśnikami. I właśnie jeszcze chyba to będzie już absolutnie ostatni fragment, który chcę pokazać przez te 3 minutki. I to jest fragment z kolei filmu, który zrealizowaliśmy w warsztatach jeszcze przed pandemią, filmu Nowi w klasie, którego też w ogóle zachęcam, bo wydaje mi się, że jego potencjał taki edukacyjny i do porozmawiania z waszymi uczniami jest bardzo fajny, bo on porusza kwestie właśnie takiego integracji, przyjęcia nowej osoby do klasy, ale też tego, jak ta nowa osoba w klasie się czuje. Jednym z bohaterów jest Grzesiu. Grzesiu ma zespół Aspergera. Posłuchajcie, jak on też o tym opowiada, jak odpowiada o tym Eryk, jego kumpel z klasy. Sobie tylko tu przesunę w odpowiednie miejsce. Okej. Okay. Dużo czasu spędzam z Erykiem. Fajnie mi się z nim robi różne rzeczy i rozmawia i w ogóle. Z Grzesiem rozmawiamy o sytuacjach w życiu, takich sytuacje rodzinne, jak się dogadują na przykład z rodzicami. I teraz rozmawiamy o takich sytuacjach, czy mu jest lepiej w tej klasie naszej. No, myślę, że jestem przyjacielski, choć tego do końca nie wiem. Jestem dosyć dobry z matmy, w ogóle dobrze się uczę, mam chorobę emocjonalną właśnie, nazywa się zespół Aspergera, przez nią właśnie nie panuję nad emocjami, mam często kłopoty z tym, żeby pojąć ludzi, co ich drażni w moim słownictwie,
O twojej chorobie się w sumie dowiedziałem od pani Gabrysi troszkę, że masz problemy z emocjami. Że jeżeli ktoś się zdenerwuje, albo ty, podam przykład, że jak żak się zaczyna denerwować, zaczyna się popychać, to ty wybuchasz jakby nie agresją, bo go nie atakujesz, tylko się wtedy bardzo denerwujesz. A wiesz co zrobić, żeby mnie uspokoić? Żeby cię uspokoić, wystarczy do ciebie podejść, powiedzieć, że nic się nie stało, że nie przejmuj się, porozmawiać z tobą i wtedy momentalnie się już uspokajasz. Dzisiaj czuję się, jakbym była tu od zawsze. Kasia... Tutaj znowu zrobię stop przed wprowadzeniem tego kolejnego wątku Kasi. Myślę, że właśnie znowu pokazując tak naprawdę istotę problemu i prostotę, że bardzo często wystarczy pozytywne nastawienie i chęć poznania drugiej osoby, żeby ona czuła się po prostu dobrze, więc to film, w którym właśnie scenariusz i gdzieś tam po stronie tej ekipy filmowej stanęli siódmoklasiści i stworzyli film Nowi w klasie. I już myślę sobie, że to przewinęło się przez to, co mówiłam, ale chciałam podkreślić, że kopalnią taki punktów wyjściowego do dyskusji na temat problemów i psychicznych i jakichś kryzysów po prostu są filmy dotyczące dojrzewania. I to są filmy, które i oni, nastolatkowie, oglądają najchętniej, ale właśnie myślę, że one w dużej mierze, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydają nam się może niedostatecznie wartościowe, niedostatecznie warte naszej uwagi, to zachęcam do tego, żeby może czasami zacisnąć zęby, czasami nie, bo też jest mnóstwo fantastycznych filmów, tak zwanych coming of age, ale szukać też w nich tych inspiracji do rozmów z młodzieżą o tym, co gdzieś tam ich dotyka i co może bardzo słabo słychać. Czy wam też słabo słychać? Mam nadzieję, że nie, bo już ostatnie słowo zostawiam wam jeszcze do, nie myślę, że nie będę go omawiać, bo myślę, że dobrze go znacie i to jest moim zdaniem film, który można mieć z dorosłymi, z najmłodszymi, ze starszymi, film o emocjach, czyli film W głowie się nie mieści. I to, co chciałam wam zostawić, to takie właśnie artykuł taki naukowy trochę, ale też ze wskazówkami, on jest w tym PDF-ie dotyczący tego filmu, bo myślę sobie, że właśnie to z czym chciałabym, żebyście wyszli, to że trzeba wspierać i wzmacniać. A zanim was wypuszczę, wiem, że już miałem 2 godziny, bardzo proszę, żeby wszyscy wpisali w czacie imię i nazwisko, bo to ułatwi też bardzo mocno identyfikację w kontekście no, tych zaświadczeń dzisiejszego naszego spotkania, więc proszę napiszcie na czacie swoje imiona i nazwiska, tak jak w poprzednich tygodniach. I ja nie będę już dzisiaj tego pokazywać, bo oczywiście rozgadałam się niemożliwie, ale chciałam też was zostawić właśnie z garścią inspiracji, z tym, żeby z młodymi rozmawiać. Też zachęcam do tego, żeby po różne książki sięgać, które mogą wam podpowiadać, po jakie filmy warto zerknąć. Między innymi książka Przemysława Staronia, Szkoła Bohaterów i Bohaterek. Fajna rzecz z odnośnikami do różnych tekstów kultury, do literatury, do filmów, która może wam się przydać. Bardzo dziękuję. I tak właśnie, Iwona, tak jak piszesz, to jest temat na godziny, więc mam poczucie, że właśnie te 2 godziny minęły bardzo szybko. Temat absolutnie niewyczerpany. Mam nadzieję, że troszkę też gdzieś dla was, państwa inspirujący, ciekawy. Zachęcam do poszukiwań, do eksploracji, do oglądania filmów, do zachęcania młodych do tego, żeby oglądali i jeżeli jakieś jeszcze tutaj na koniec pytania, uwagi, zażalenia, to zapraszam do tego, żeby się nimi dzielić. Widzę, że tu kolejne polecajki, Jaskinia i Droga Rebeliantów, dobra książka, też z takich fajnych poradnikowych, które są dla nastolatków, to jest Przemoc, podręcznik przetrwania dla nastolatków. Bardzo ciekawa rzecz, taka książka Jak wygrać życie dla nastolatków.
I też masz to pod kontrolą, poradnik o zdrowiu psychicznym. Ja umieszczę też te tytuły w tych materiałach, które do Was wyślę, do tych, którzy będą chcieli, więc no, myślę, że jest, materiałów jest, tylko czasu i takiej możliwości pewnie czasami brakuje. Cieszę się, że dla Was było to fajne informacje i ciekawe i te odnośniki, no na tym mi najbardziej zależało, więc bardzo też Wam dziękuję za wysłuchanie, no i mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś przy okazji różnych inicjatyw i filmowych, i edukacyjnych. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Pani Beato i wszystkim absolutnie za to spotkanie, za te 3 spotkania, bowiem widzę tutaj po nazwiskach, że niektórzy poświęcili aż 3 swoje dni na to, żeby je tutaj ze mną spędzić, więc tym bardziej jest mi szalenie miło. No i życzę Wam miłych tych ostatnich tygodni roku szkolnego. Odpoczywajcie też w wakacje przed nowym rokiem, który mam nadzieję, że już w jakiś taki troszkę może normalniejszy sposób spędzimy, przynajmniej w kontaktach z Waszymi uczniami, z podopiecznymi. Super, że wpisujecie nazwiska, to tutaj organizatorom bardzo ułatwi. Dziękuję Pani Marto, wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Widzę, że się tutaj Państwo odklikujecie, można śmiało też wychodzić, jeżeli nie macie już żadnych informacji, pytań. I nieustająco zachęcam do kontaktu też, gdyby były jakieś pytania. Dziękuję bardzo i też pozdrawiam.